W ostatni weekend sierpnia w Gorzanowie odbyły się dożynki gminy Bystrzyca Kłodzka. To czas dziękczynny za plony, podziękowań rolnikom za ich ciężką pracę, ale też czas integracji i wspólnej zabawy. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom i wszystkim organizatorom dzisiejszych dożynek i Miejsko-Gminnym Ośrodkowi Kultury i wszystkim mieszkańcom Gorzanowa, bo byłam pod ogromnym wrażeniem wszystkich dekoracji, jakie zobaczyłam tutaj dzisiaj w Gorzanowie. A proszę mi wierzyć, że jest ich mnóstwo przeróżnych, przecudnych. Chylę czoła przed mieszkańcami, bo naprawdę byłam mile zaskoczona, jak został udekorowany dzisiaj Gorzanów. Dziękuję właśnie też tym kołom gospodyń, zespołom, które przygotowały dzisiaj bardzo wiele frykasów podczas tych dożynek. Mam nadzieję, że będzie to dzień, który zapamiętamy wszyscy. I pomimo to, że jest w dniu dzisiejszym sporo imprez w powiecie kłodzkim, związanych oczywiście z dożynkami w innych gminach, ale też i rajd w tym dniu przebiega przez naszą Kotlinę. Gorzanów zgromadził sporą liczbę ludzi. Są tu nasze zespoły śpiewacze, są gwiazdy wieczoru, także przygotowaliśmy się, jest bardzo dużo dzieci, dlatego że przygotowaliśmy również taką atrakcję typu rozrywkową. Mamy gwiazdę wieczoru Mirosław Deredas, będą to covery Krzysztofa Krawczyka w najlepszym wykonaniu. Jest to polski Elvis Presley. Mamy wszystko, czego by zachcieli i dzieci, i dorośli. Mnóstwo wystawców do wyboru, do koloru. Jedzenia, co kto sobie zamarzy, zwłaszcza właśnie jeżeli chodzi o Święto Plonu, gdzie mamy możliwość pokosztowania tych swojskich potraw, takich domowych, od pierogów, bigos, przygotowane przez nasze panie, przez koła gospodyń. Cieszę się ogromnie, że takie imprezy są i można po prostu uczestniczyć w nich i kosztować tego, co zanika. Początki roku były nieciekawe, ale mimo wszystko są plony i bardzo się cieszę z tego, że pogoda też dopisała. Nie było jakichś załamań bardzo pogodowych i można było zebrać spokojnie plony, jakie tylko moglibyśmy sobie wymarzyć. Przybywają dzieciaki masowo. W tym roku jako gmina Bystrzyca Kłodzka przygotowaliśmy te atrakcje nieodpłatnie dla dzieci. Wszystkie, czyli dmuchańce, malowanie twarzy, postacie z balonów, animacje, tatuaże z henny, warkoczyki syntetyczne. Dosłownie wszystkie atrakcje dla dzieci są nieodpłatne. No i zapraszamy wszystkie dzieci zawsze do zabawy w gminie Bystrzyca Kłodzka. My w naszej gminie mamy sporo kół gospodyń i zespołów śpiewaczych. Wszystkie nasze zespoły dziś występują, także jest to naprawdę taka sielska i rodzinna atmosfera. Mieszkańcy gminy Bystrzyca Kłodzka po raz kolejny pokazali, że potrafią zorganizować wyjątkowe wydarzenie i świetnie się przy tym bawić.